Cześć, nazywam się Ania Marciniak. Zawodowo zajmuję się ubieraniem ludzi i kreowaniem ich wizerunku, czyli po prostu jestem stylistką. Jak odróżnić futro sztuczne od naturalnego? Po pierwsze, spójrzcie na podszerstek. Musicie rozchylić futro i spróbować dostać się do skóry. Jeżeli futro jest naturalne, wtedy zobaczycie, że im bliżej skóry, tym robi się ono bardziej delikatne, takie troszeczkę jak pierze. Jednocześnie gęstsze. W przypadku futra sztucznego, oczywiście ono też troszeczkę będzie się przy samym materiale kołtunić, natomiast to będzie ewidentnie wyglądało na to, że nie jest to delikatne, naturalne futro, tylko będzie troszeczkę bardziej takie spilśnione. Po drugie, warto zwrócić uwagę na zakończenie włosia. Jeżeli jest to futro sztuczne, ono po prostu będzie na końcu ucięte. Tak jak materiał, który się używa do produkcji, w którymś momencie trzeba go przeciąć. Natomiast jeżeli jest to futro naturalne, włos będzie się ku górze, czyli ku brzegom, do których my mamy dostęp, zwężał. Tak jak ludzki włos. Najpierw jest troszeczkę grubszy, a na samych końcach jest troszeczkę cieńszy. Po trzecie, warto zwrócić uwagę na zapach. Futro sztuczne pachnie jak zwykłe ubranie, jak bluzka z bawełny czy sweter z akrylu. Natomiast futro naturalne, kiedy spróbujecie je powąchać, ono ma coś takiego bardzo dziwnego, taki duszący, miałki pył, który zatyka drogi oddechowe, przynajmniej takie jest moje wrażenie. Ale jak rozmawiam z moimi klientami, oni mają takie same wrażenie, że właśnie po powąchaniu futra naturalnego jest to taki duszący, dziwny, dość nieprzyjemny zapach, który tak naprawdę stwarza wrażenie duszności. Jeżeli nie chcecie korzystać z futer sztucznych, obecnie na rynku jest bardzo wiele alternatyw dla tego typu materiałów i tak naprawdę możecie bez problemu wyglądać modnie, może być Wam ciepło i nie musicie mieć na sobie żadnego futra.